Słuchaj, dzisiaj chciałabym poruszyć ciekawy temat, jakim jest wysiewanie nasion do gruntu, roślin jednorocznych, bylin i jak je łatwo nauczyć się rozpoznawać i co jest właśnie tą rośliną, byliną, a co jest chwastem. Ja Wam powiem na własnym przykładzie, jak ja się uczyłam rozpoznawać właśnie siewki różnych roślin i może komuś to przypadnie do gustu i może spróbuję właśnie w ten sposób się też sam nauczyć rozpoznawać rośliny jednoroczne, jak i byliny. Ja za każdym razem, jak coś wysiewam, czy to coś z nowości, czy to coś, co już znam z nasion, bo na przykład wysiewałam je kilka sezonów, mimo wszystko tak i tak zawsze wbijam patyczek na początku i na końcu. Z tą różnicą, że jak już coś wiem, jak rozpoznać i wiem, co jest już czym, to na przykład opakowania po nasionkach nie nabijam na patyczek. Ale jak się dopiero czegoś uczę, nie wiem, jak wygląda w danej fazie rozwoju, to zawsze na jednym z patyczków nabijam sobie opakowania i zostawiam do końca, żeby na przykład patrzeć na tą daną roślinkę, która wychodzi z nasionka i żeby ją obrazować właśnie z tym pustym opakowaniem na patyczku. To mam tak mi po prostu przypominać, co jest wysiane. W patyczkach to też jest fajne, że widzimy i nie musimy szukać, gdzie żeśmy daną rzecz wysiali, żeby ją na przykład podlać. Bo patyczki widać z daleka, że one są wbite i dają nam takie po prostu sygnał, tu jest coś zasiane, tu trzeba zerknąć, tu macha do nas, tu jestem, trzeba mnie podlać. Ja czasami mam tak, że jak już wiem, jak co rozpoznać i co wykiełkowało mi w danym miejscu, to znowu na przykład zapominam podlać, bo na przykład lecę z konewką i na przykład gdzieś tam z daleka, jak nie mam wbitego patyczka, to nie zauważam. A tak po prostu popatrzę na dany patyczek, porozglądam się z daleka i widzę, o, tam są jeszcze patyczki, czyli tam jest coś wysiane, trzeba iść to podlać. Więc patyczki naprawdę jest to fajna sprawa. Jeśli chodzi o wysianie roślin, warto jest im też zapewnić przez pierwsze 2 tygodnie wodę, żeby te nasionko miało z czego wystartować, żeby miało to ciepło słoneczne i żeby po prostu mogło pęknąć i wykiełkować tą najlepszą, tą swoją najlepszą wartością. To najlepsze jest to właśnie to, żeby je podlewać, bo jak nasionko nie dostanie dobrej ilości wody, no to po prostu albo wykiełkuje troszkę marniejsze, pół nasionek gdzieś tam zginie i nie wszystko też może przez to właśnie wykiełkować. Więc najlepsze to jest to, żeby podlewać. I na przykład ja robiłam tak i robię do tej pory, bo dla mnie na przykład nowością w ogródku jest marchew ozdobna i rudbeckia. I na przykład zaznaczyłam sobie te miejsca i codziennie przychodzę i obserwuję rozwój tych siewek. I na przykład widzę, że już w zaznaczonym miejscu ziemia pęka, więc wiem o tym, że na dniach ta roślinka przebije się i pokaże po prostu się, jak wygląda. Tutaj na przykład mam tujałkę i na przykład ja już nie przychodzę i nie patrzę, jak ona wygląda rozwojowo każdego dnia, ale już na przykład właśnie na tą marchew ozdobną czy na rudbeckię przychodzę i patrzę, jak wyglądają te liście. To też fajnie pomaga takie patrzenie i nauka cyklu właśnie rozwoju takiego nasionka od pęknięcia do pełnowartościowej rośliny w tym, że jak nam przeniesie je wiatr czy ptak i zasieje się nam gdzieś w innym miejscu i na przykład idąc plewić, żebyśmy wiedzieli, aha, to mogę zostawić, bo to jest kwiatek, a tutaj obok jest chwast. I ja w ten sposób nauczyłam się sama w bardzo szybki i łatwy sposób rozpoznawać wiele roślin jednorocznych, jak i
bylin, bo ja też wysiewam byliny. I na przykład orliki, czy kosmosy, czy na przykład suszki, werbeny patagońskie i wiele, wiele innych roślin już mi nie są obce. I tutaj wiem, aha, tutaj na przykład też spadło nasionko liliowca, wykiełkowało, to zostawię, bo to jest już, wiem o tym, że bylina, tak? Więc bardzo fajny sposób jest właśnie zaznaczać sobie miejsca wysiewu patyczkami. I naprawdę polecam to, bo ja wielu, wielu rzeczy sama się uczyłam. Czasami z większym, lepszym skutkiem, czasami z gorszym, ale akurat te patyczki bardzo sobie chwalę. I na przykład teraz też poszłam po rozum do głowy i zaczęłam po prostu zaznaczać rośliny znacznikami, bo czasami po prostu gdzieś tam mój mózg potrafi coś przekręcić albo coś nie spamiętać, więc po prostu jak automatycznie kupuję sobie jakąś roślinkę czy coś, to od razu wbijam znacznik z nazwą i przynajmniej już mam to bezpieczeństwo, że będę coś Wam opowiadać i podam Wam pełnowartościową nazwę, a nie na przykład przekręconą, tak jak ja to miałam w zwyczaju, że zamiast baptysja to baptysja. I tak po prostu to jest taki przykład, że coś opowiadałam szybko albo ten jakoś się zakręciłam i po prostu powiedziałam źle. Więc tak ogólnie znaczniki już poszły w ruch i coraz więcej ich jest na rabatach. To też fajne jest to, że jak ktoś przechodzi sobie po ogródku moim, to przynajmniej może sobie przeczytać, co jest sam dla siebie, co jest u mnie posadzone. Tutaj na przykład mam marchew ozdobną purpurową i na przykład powiem Wam, że już widzę, że na przykład będę musiała uważać na kosmosa, bo jest podobna teraz do kosmosa, ale kosmos w tym cyklu rozwojowym, tak jak tutaj jest marchewka, ma troszkę grubsze te liście i takie jakby szersze, więc już wiem, że będę musiała bardziej obserwować, że na przykład te dwie rośliny są do siebie zbliżone. Tak samo jak w cyklu rozwojowym bardzo są do siebie podobne rudbeckie i na przykład tytoń ozdobny. I też trzeba na przykład sobie znaleźć jakieś tam dla siebie cechy właśnie, które je różnią. U mnie na przykład bardzo dużo wysiewa się werbeny patagońskiej i na przykład wiem o tym, że werbena patagońska zawsze wypuszcza liście z takim fioletowym, jakby czerwonym środkiem. I naprawdę ja mam ogólnie inwazję werbeny patagońskiej w swoim ogrodzie. Mam jej bardzo dużo i wszędzie. I szczerze, bardzo ją lubię, ale jest tak inwazyjna, że czasami po prostu żałuję, że ją w ogóle wprowadziłam, bo mam ją w każdej możliwej rabacie w ilościach naprawdę takich, że chodzę, wyrywam i ona jak grzyby po deszczu cały czas od nowa mi wychodzi. Tutaj jeszcze Wam taką ciekawostkę podam, co do sadzenia bylin. Jak sadzimy byliny, najlepiej jest je zaraz po posadzeniu podlać. Nie dlatego, że one tam potrzebują wodę do picia, tylko dlatego, żeby ta ziemia, która została spulchniona, opadła i skleiła się do korzeni. Bo dzięki temu roślina szybciej klimatyzuje się, szybciej rośnie właśnie jak ta ziemia jest oblepiona korzeniami. Te korzenie szybciej po prostu się rozrastają w tej ziemi i zapobiega to zalęganiu się mrówek. Mrówki lubią robić gniazda w spulchnionej ziemi. Idą po prostu na łatwiznę i lubią robić domki tam, gdzie jest im lżej i szybciej. Więc w takiej ziemi, jak my ją podlejemy i troszkę przed podlaniem butem ubijemy, po prostu jest większa szansa, że te mrówki po prostu pójdą sobie gdzieś dalej, a nie, że w korzeniach nam się zalęgną i ta roślina będzie już miała na starcie problem właśnie z inwazją mrówek. Tutaj na przykład mam też
sieweczki lwiej paszczy. Jej też mam dość sporo, ale ja ją zostawiam i lubię. Tutaj na przykład mam wysiany słonecznik wariegatta i też na przykład mam patyczek, żeby wiedzieć, że tutaj jest coś posadzone, że tutaj trzeba coś podlać i że już na przykład coś tam wykiełkowało. Więc ja uwielbiam w ten sposób się uczyć. Ja w ogóle... Ja oczywiście też oglądam różne programy ogrodnicze. Różne strony odwiedzam i czytam. Bo wiadomo, że człowiek uczy się przez całe życie. Ale ja też jestem taką Zosią Samosią. Lubię eksperymentować, lubię się uczyć sama. Lubię coś... Ja sobie zdaję z tego sprawę, że czasami coś tam uda mi się zabić przypadkowo, ale no, trzeba uczyć się na własnych błędach, więc ja po prostu uwielbiam dochodzić do czegoś sama. Tutaj na przykład też mam wysiane orliczki i na przykład też są zaznaczone patyczkiem, więc po prostu przychodzę sobie cały czas tutaj i obserwuję ten rozwój rośliny. Tu mam bodajże kozi brud chyba, o kwiatach fioletowych, jak nie przekręciłam, bo to jest nowość i ja muszę sobie tutaj wbić, tak jak mówiłam, znacznik, ale już od samego początku widziałam, jak on rośnie i już będę wiedziała na przyszłość, że jak on mi się gdzieś tam wysieje, no, że to nie jest chwast, tylko roślina. Ale się dzisiaj rozgadałam. Na przykład tutaj już wiem, że jest to tutaj z tych sieweczek tujałka. Tutaj znów mam lwią paszczę. Tutaj mam orliczka. Tutaj werbena patagońska. Tutaj chwast. Tu jest pokrzywa. No ale dzięki temu, no mówię, plewiąc czy wyrywając coś, wiem, że to jest roślina. Tutaj na przykład sama mi się wysiała suszka. I ja już wiedziałam, że to jest suszka i dzięki temu jej nie wyrwałam i ona już jest pełnowartościową roślinką. Więc to by było chyba dzisiaj na tyle. Myślę, że coś tam pomogłam i że może ktoś skorzysta właśnie z takiej mojej właśnie tej rady, żeby się nauczyć samemu rozpoznawać siewki tego, co u nas w ogrodzie gdzieś tam wykiełkuje. Życzę Wam miłego dnia. Do usłyszenia.